Najnowszy teledysk niegrzecznej Rihanny i wypadek P. Diddy'ego podczas gali BET Awards. Zaczynamy flash muzyczny. Rihanna powraca z pierwszym od miesięcy teledyskiem i na pewno ten teledysk zapamiętamy. Klip powstał do opublikowanego jakiś czas temu singla Bitch Better Have My Money. To na pewno najbardziej kontrowersyjne wideo gwiazdy. Śledzimy w nim historię zemsty Rihanny na ludziach, którzy ukradli jej pieniądze. Wideo obfituje w sceny nagości, przemocy i tortur. Rihanna przeklina jak szewc, morduje i paraduje umazana krwią. Mimo kontrowersji, klip zbiera bardzo pozytywne opinie. Fani chwalą jakość wykonania i filmowość teledysku. P. Diddy zamierza pozwać organizatorów gali BET Awards. Podczas weekendowej gali raper miał wypadek na scenie. W trakcie występu załamała się pod nim scena, a on sam wylądował w dziurze. Wypadek nie wyglądał poważnie, jednak Diddy'emu ta sytuacja wyjątkowo się nie spodobała, w związku z czym organizatorów czeka proces. A w naszym serwisie przeczytacie wywiad z Zakiem Wildem, gwiazdą festiwalu 11 Bike Fest. Zaglądajcie na Onet Muzyka i do zobaczenia w kolejnym flashu.